Cześć, siema, witam serdecznie moi drodzy. Ciemne okulary, piękne słońce, ale spójrzcie co się dzieje z tyłu. To będzie przez kilka takich naszych tutaj wejść miejscem obserwacji, bo później już jest natura ustatkowana, ustabilizowana, ale to co widać z tyłu, rewelacja. Pięknie, pięknie to wygląda. Zapraszamy do Legnicy, ale zanim polecimy do Legnicy, chciałbym zaproponować taki plakacik, bieg nad Notecią. Charytatywny bieg, obiecaliśmy, że o tym powiemy, a więc 24-godzinny bieg charytatywny Osiek nad Notecią. Chodzi o to, zbieramy na protezę dla Weroniki. 16-17 dzień kwietnia. Pamiętajcie, że wszystkie szczegóły www.osiek.net. www.osiek.net. Jeżeli chcecie pomóc Weronice, to właśnie w takim bierze możecie wziąć udział biegu. Pogoda będzie sprzyjająca, więc polecam. Przypominam o naszym koncercie w Antyradio. Pamiętajcie o Grupsonie i moi drodzy, pędzimy teraz do Legnicy, gdzie spędziliśmy chwilkę w tym przepięknym, ładnym miejscu, natrafiając przy okazji na teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Dzisiaj o tym teatrze jest bardzo głośno. I witamy serdecznie z bardzo pięknego miejsca. Dzisiaj trochę w deszczu, ale taki bardzo, bardzo wiosenny deszcz, czyli Legnica. W Legnicy jesteśmy już któryś raz. Bardzo nam się to miasto podoba. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w okolicy, warto tutaj wpaść. Wieczory są niezwykle przytulne, miłe, bardzo fajne knajpki, bardzo fajne kawiarenki, a przede wszystkim super teatr imienia Modrzejewskiej, który wystawia hymn narodowy. O tym spektaklu teraz jest bardzo, bardzo głośno. Można pogratulować, że nawet kontrowersyjne tematy nie są tylko poruszane w wielkich metropoliach, w wielkich miastach, tam gdzie bucha to życie kulturalne, ale właśnie tutaj, w Legnicy, Przemek Wojcieszek razem ze swoją załogą, która podobno daje spektakl, który jest wykupiony do ostatniego biletu. A więc można tylko cieszyć się, że ta sztuka w ogóle teatralna kwitnie wszędzie, nie tylko jak mówię w dużych aglomeracjach. Spektakl wzbudza duże kontrowersje, no ale sztuka ma to prawo, że może wzbudzać kontrowersje i powinna często właśnie te kontrowersje wzbudzać, abyśmy mogli dyskutować, abyśmy mogli rozmawiać, abyśmy mogli nawet tematy, które są obrazoburcze, mogły istnieć po to, żeby nas pobudzać do myślenia, bo mamy w ten sposób jako też widzowie prawo się nie zgadzać kompletnie z tym, a więc wystawić temu spektaklowi dwóje z minusem, ale także możemy powiedzieć piątka z plusem, ponieważ ten temat ten pobudził najróżniejsze dyskusje, najróżniejsze przemyślenia. A my tutaj będąc chcemy was zaprosić bardzo gorąco na oglądanie weekendowe wszystkiego, co u nas jest na stronach internetowych, ale także uważam, że powinniśmy się wszyscy razem, ci, którzy są przyjacielami naszych przeglądów na przystanku Woodstock, spotkać we Wrocławiu. Jesteśmy w klubie Stary Klasztor, o godzinie 16 rozpoczynamy. Jeżeli już Krzysztof masz całą rozpiskę, bo tam właśnie jest Krzysztof, ma całą rozpiskę, kto będzie grał, to może już ci mówi, rozmawiać, to zadzwoń do Bartka i on ci powie, kto by grał. W sobotę spotykamy się w Starym Klasztorze. Są to pierwsze eliminacje już w Polsce o godzinie 16, wstęp wolny. Między innymi People of the Haze i Frontside to będą zespoły, które będą jako gwiazdy występowały, ale oprócz tego wysłuchamy kilka kapel, które będą walczyły o to, aby zagrać później w finale. Cieszymy się, że już czujemy ten klimat woodstockowy. Nasza ekipa była wczoraj w Kostrzynie, oglądali przez całe pole i rozmawialiśmy z Andrzejem Kuntem, z różnymi służbami, przygotowując się do naszego festiwalu. Pamiętajcie o jednej rzeczy i to bardzo ważnej i tego nie będziemy zmieniali, a mianowicie już samochody nie będą stały pod sceną, czyli przy tym całym wzgórzu są to kwestie organizacyjne, bezpieczeństwa, musimy się temu podporządkować, a więc będziemy samochody mogli stawiać w wielu miejscach wyznaczonych, te, które były poza tym wzgórzem, które są, ale także dodatkowe parkingi, wszędzie tam będziemy chcieli, abyście mogli zaparkować samochód. To miejsce pod sceną, czyli to całe wzgórze przy ASP musi być czyste od samochodów. I to jest taka najważniejsza wiadomość. Pamiętajcie o tym, że o godzinie 22 w Antyradiu koncert zespołu Koma z 2015 roku, a więc złotobączkowy, absolutnie rewelacyjny. I uwaga, spotkamy się Alkoholika, Mademoiselle Carmel, Alpha Dog, Overdrive, Omni Modo, Vibrant, Super Halo, The Snuff oraz Cookie Break. To zespoły, które zagrają na naszych pierwszych eliminacjach we Wrocławiu. Myślę, że ze względu na pogodę, atmosfera u nas jest zawsze gorąca.
za zawsze przyjemna. A wszystkie kapele wybrane, już mówiłem, People of the Haze i Frontside, a wszystkie kapele wybrane to zespoły, które spośród 700 kapel zostały wybrane, aby zagrać u nas. Serdeczności dla Was ogromne. Jeszcze raz, jeżeli będziecie mieli tylko kiedykolwiek ochotę, chęć i okazję, wpadajcie do pięknego miasta, jakim jest Legnica. Oddajcie się wszystkim tutaj propozycjom, czy teatralnym, czy propozycjom kulinarnym. Wszystko tutaj jest po prostu fajne, wszystko to przynosi ogromną satysfakcję, a więc pogodnego weekendu życzę Wam wszystkim. I uwaga, dziękuję bardzo za ponad 4000 wpisów, jeżeli chodzi o zespół Hej. 4000 wpisów. No to się przebijmy sobie piątkę. Mówimy o pięknym mieście waszym, bo bardzo mi się podoba. Legnica jest po prostu śliczne miasto. Jak się tu żyje? To znaczy się, ja jestem urodzonym legniczaninem, kocham to miasto, miałem okazję się wyprowadzić z niego, ale nigdy tego nie zrobię. Jestem lokalnym patriotą tego miasta, niekoniecznie ojczyzny. Ale miasto tak. To wszystkiego do dobrego. Bo zaginałem się, spotkałem, bo zawsze w gazecie spotykam się tylko z fotkami. No a tutaj to na żywo może. No i my też dziękujemy. Szerokości. Bez kasku. No ale trudno, bez kasku się jeździ właśnie po Legnicy. A więc pamiętajcie także, że oglądamy, słuchamy muzyki. Oj, facet mnie trochę wybił z tonu, o czym mieliśmy mówić. Ale także oglądając nasze... mówiliśmy o naszej audycji radiowej. Była spuchy, odpowiedzi na wszystkie pytania, na naszą zagadkę oczywiście będą za tydzień. Wylosujemy, bo wszystkie maile mamy, ale ponad 4000 lajków dla zespołu Hej oznacza, że bardzo Wam się ta propozycja spodobała. Dziękujemy Wam ogromnie i za kilka dni we środę kolejną kapelę będziemy mogli Wam przedstawić, która zagra na najpiękniejszym festiwalu świata. Czapki z głów przed ładnymi miejscami w Polsce. Siemanko. Zapraszam na mojego Facebooka, gdzie także pozwoliłem sobie w tej sprawie zabrać głos, a my także byliśmy na konferencji UX Poland. Prowadziliśmy prezentację obok specjalistów z USA, Szanghaju, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a rozmawialiśmy o budowaniu społeczności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszymy się, że nasza społeczność, w ogóle zbudowanie tej społeczności, to nam zajęło kilka lat, dzisiaj jest bardzo doceniane, a więc stanowimy wzór organizacji pozarządowej, która w sposób umiejętny potrafi przekazywać w najróżniejszy sposób, różnymi kanałami, to co robimy, ale także potrafi dzięki tym informacjom ludzi łączyć. To właśnie internet i wszystko to, co posiada dobrego internet, jest naszą niesamowitą bronią pozytywną i takim atutem w tym, że kiedy później zapraszam Was na przystanek Woodstock, kiedy gramy podczas wielkiego finału, to później do nas wraca. Wraca w postaci Waszych udziałów, Waszego zaangażowania w to, co robimy. Tak było na tej konferencji. Just help me from the dollar. Can you see my signals? Trying to keep it red. Now let's try to jump. Shock on my head. You just lie. It's all under you. I'm the leader. I know you. All you do is slow me down. I just try to get back on the other side of town. I moi drodzy, na sam koniec przypominam o konkursie. Bardzo Wam się ten konkurs podobał. Wziąłem bardzo dużo waszych propozycji pisania od tyłu zwrotki lub tekstu, który Wam się podoba. Piszecie nieraz całymi tekstami, czyli zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren. To jest naprawdę bardzo trudne, bo nie wystarczy tylko postawić lusterko i zrobić to w spak, tylko trzeba to napisać. I to jest tak ciężkie do i Mada Wołkup, Ena Pyszor, Iksolk, Ążel, Esdołdyb, Anny. Co to jest? Dopiero będę to rozszyfrowywał, ponieważ będziemy jechali wszyscy razem do Wrocławia. O Wrocławiu już Wam mówiliśmy, kto będzie grał, czekamy na Was, a ja będę wszystkie takie rzeczy. Michał Kudela, pięknie, Staszek Wieczorek, Kans Eintypa Sky, Magda Hoffman, Seje im Erofeb.
Seje in Erofe, czyli bardzo piękna zwrotka. Okazuje się, że w języku angielskim, ale pisana od tyłu. Bardzo dużo waszych propozycji. Ja to wszystko będę czytał, czytywał i ta, która będzie nam najbardziej odpowiadała, która będzie najbardziej melodyjna w takim czytaniu, zostanie odczytana, moi drodzy, w poniedziałek i w poniedziałek wylosujemy książkę Iron Maiden. A może jeszcze coś dorzucimy, bo tak dużo waszych konkursowych propozycji, że aż miło było się w nie zagłębiać. Bądźcie razem z nami weekendowo. Mówię wam do zobaczenia, do usłyszenia dla tych, którzy będą we Wrocławiu, a dla tych, którzy są razem z nami, wchodźcie na nasze strony internetowe, śledźcie, oglądajcie, obserwujcie, jak to wszystko rośnie na naszych oczach i cieszmy się tym, że pogoda, że w nas entuzjazm i w nas tyle energii. Serdeczności, trzymajcie się, cześć, siema.